Siemano, 4 miesiące czekania na cylinder. W końcu przyszedł cylinder od Wojtali. No cylek wiadomo, no wygląda wszystko spoko. No ale to nie ma wyjścia, inaczej to wyglądać, no kurde. Tyle czasu. Zawór wydechowy mam rozebrany. Tutaj widzę, że poszkiełkowane jest wszystko. Także będziemy musieli sobie to złożyć jakoś, żeby to miało ręce i nogi. Muszę sobie serwisówkę ściągnąć i jeszcze zobaczyć, jak to jest, żeby kurne jakiej gafy nie strzelić. Czyli na wstępie sobie złożę zawór wydechowy, głowica też była przygotowana, wszystko jest przygotowane. Tłoka już sobie zarzuciłem. Tłok Vossner. Także tłoczek siedzi, wszystko jest na swoim miejscu. Uszczelki. Jeszcze jakieś info. Co tu piszą? Mieszanka. Zadbać o prawidłowy montaż cylindra. Pomiary stopnia sprężenia oraz odpowiedniość odległości. No. Zwrócić uwagę na odległość tłoka od zaworów wydechowych. No właśnie, to też musimy tu sobie uważać na wszystko. Gaz, no pokryty kurzem, sobie filterek tu wyczyściłem, tylko muszę jeszcze nasączyć i airboxa przemyć całego, ale to sobie ogarnę. Dobra kurna, nie będę nagrywał, jak to wszystko składam, za dużo czasu by to zajęło, motorów do roboty też dużo i ogólnie roboty dużo, także biorę się do za składanie. Łożyska nowe mi przyszły, stare, jeszcze jedno gdzieś powinno być stare łożysko. A chyba tam, a jest tu. O. No, także do pracy, jak coś tam zrobię, to dam znać. I cyk. Byłoby złożone. Nawór wydechowy fajnie się otwiera. Płynnie. Tu nam nic nie wystaje. Tak ma być. Lecimy dalej z koksem. Uszczeleczki i kładziemy cylinder. W końcu się doczekałem, kurwa. I cyk. Tak to się składa. Dociągam sobie teraz głowicę. Lekko złapałem. Miałem nagrać, jak cylinder założyłem, ale zapomniałem oczywiście. Już głowicę założyłem, nie chcę podnosić, bo tu o-ringi dwa siedzą, jeszcze mi któryś wyskoczy. Musiałem delikatnie przesmarować tu spód pod cylindrem, pod uszczelką, bo ktoś kiedyś, zresztą było widać na filmach, jak tam rozbierałem go, ktoś kiedyś tu grubo śrubokrętem chyba męczył ten silnik i takie wżery są, dlatego przesmarowałem, żeby tam fajnie uszczeleczka siadła. Także na silikon panie. Proszę bardzo. Wojtala, wszystko fajnie, no tylko te terminy, jeśli chcecie w sezonie robić moto, to nie polecam, bo no będziecie mieli na zimę, a jeśli po sezonie kończycie sezon na zimę, wysłać, bardzo spoko opcja. Także no jak kto woli już, nie? Dobra, ja sobie działam dalej. Tu dekielek, świeca, jakieś tu pompy, wężyki, głowicę sobie dociągnę, jeszcze muszę zobaczyć, czy właśnie powinno być dobra grubość uszczelki, bo jeszcze jest cieńsza, ale chodzi o to, żeby tłok po prostu nie dotykał, nie było bumu gdzieś, nie? I tak samo musimy uważać przy zaworze wydechowym, ale to już mówiłem. Dobra, składam dalej. I cyk, tak to na razie wygląda. Trochę zarąbałem z głowicą, źle sobie ją przykręciłem, ale skapłem się po mocowaniach później. Także obróciłem głowicę i wygląda wszystko fajnie. O kurna, komprecha. Że wcisnąć nie idzie. No, szykuję sobie bak, wypukałem, jeszcze jadę teraz po paliwko. Wypukam jeszcze raz, bo gdzieś tam jakieś papruchy są i to dużo. I dopiero zaleję świeżym paliwkiem i iPona zaleję. Płyn chłodniczy już wlałem, olej już wcześniej był wlany, także niedługo będziemy sobie palić. Jadę na razie po paliwo, mieszankę przygotuję i zobaczymy. I cyk, złożone, paliwko zalane, samuraj, olej do mieszanki 150 ml na 5 litrów. Palimy maszynę. O,
Jedynie co to dyfuzor, no tu jest chyba był przegięty, musiał być kiedyś, bo tu mi nie pasuje. Trzeba go bardzo naginać, żeby tutaj obejmą złapać. I tu łączenie też będzie trzeba jakieś wymyśleć inne, na razie nie miałem kiedy. Próbujemy odpalić, płyn chłodniczy jest zalany. Jeszcze zobaczę sobie. Jest git. No i dobra. Postawię kamerkę na razie. Dobra, nie sprodzę, bo siwo, nie widać już świata. Odpalić odpala fajnie, odpaliła bynajmniej fajnie. Złożę sobie jeszcze osiedzenie, założę, trochę go ogarnę i pojedziemy się przejechać powoli, żeby miał chłodzenie jakieś i zobaczymy. Dobra, działam dalej i następne ujęcie na kasku chyba. No i co, jak widzieliście, moto szarpie, nie chce jechać od pełnej, znaczy początkowo zbiera się dobrze, przy połowie obrotów nie chce jechać. Oczywiście no jakieś pomyłki muszą być, nie ma kolorowo tak. Zawór wydechowy, nie sprawdziłem sobie, otwiera się całkowicie. No i teoretycznie no już teraz niby świecił, pokazywałem, no płyn nie chodzi, mówię, co jest grane. Ale mamy na nim luz. O. I prawdopodobnie to jest powodem, że po prostu nie otwiera się cały. Tu już nam dochodzi do końca, blokuje, ale no ten zakres obrotów no nic się nie dzieje, także przypuszczam, że nie do końca się otwiera. Brakuje do pełnego otwarcia trochę, więc no niestety trzeba zrzucić pokrywę, spuścić płyn chłodniczy. Trochę może zrobiłem błąd, ale to nic. Kwestia tu wkoło tych śrubek, kopniak, dźwignia. Płyn chłodniczy, olej, nie wiem czy też, chyba też spuszczę jej. Nic nie poradzimy, działam i zaraz powiem czy to coś pomogło. I cyk, tak to wygląda. Spuściłem na szybko olej, płyn chłodniczy, pokrywa, ciach i mamy otwarte. No co? Tu mamy taką śrubkę. Zaraz pokażę. No. I ją sobie ustawiamy odpowiednio, żeby się odpowiednio ustawiał zawór. Teraz tak jakby obracamy zaworem, luzujemy ją, sprężyna nam się cofa. No i teraz nie mamy luzu w ogóle na tym. Czyli zawór będzie się od razu otwierał, a nie, że tu będzie luz i ten luz później tracimy do pełnego otwarcia na pewno zaworu. Tylko teraz od razu nam porusza to dźwigienką. Dobra, ja sobie to składam i zobaczymy teraz. Idziemy się przejechać jak złoży. Czy to pomogło? Ale mnie maszyna nadenerwowała. Spędziłem chyba 5 dobrych godzin. No bo jak widzieliście, szarpała, gasła, nie gasła, tylko no nie wkręcała się do pełnych obrotów, tylko maszyna tylko do połowy, za połowę trochę. Raz się wkręciła, raz nie. Ale z reguły był taki problem, że właśnie nie chciała iść do końca. Mówię, grzebałem chyba jeszcze spódnia. Dwa razy spuszczałem olej, żeby do zaworu wydechowego zajrzeć. Bo po prostu nie byłem pewny, czy jest dobrze ustawiony. Raz był źle ustawiony, ale to nie było powodem, że nie wkręcała się maszyna. Poprawiłem to. Co jeszcze? A gaźniczek sobie czyściłem też. Patrzałem tam te dyszki. Cały gaźnik sobie rozłożyłem, wymyłem wszystko. Troszkę tam brudu było, ale bez szaleństw.
No i co? I dalej to samo. Jeździłem w tą i z powrotem, nie mogłem znaleźć przyczyny i kurczaki, proszę bardzo, co się okazało. Teraz tak na krótko przełącznik przyczepiłem. Ta kosteczka, to sobie tak sobie izolacją przyczepiłem tylko, żeby sprawdzić. No kable po prostu, tu już ktoś lutował, dwie takie gluty są duże. To po prostu one się stykają i wydaje mi się po prostu wibracje czy coś i no gubił iskrę po prostu. Także no jeszcze 100% pewności nie mam, ale raczej tak, bo teraz mówię, byłem się kawałek przejechać, to problemu już nie było. Mówię, ja to takie szczęście mam do tych kurna przewodów. Łopy jak w CRF-ie jeszcze my remont robili, tłoka zmieniali, to tak samo, coś tam jakaś kostka przestała łączyć i później było szukanie kurna po wtryskach. Byle pierdolała, tylko z CRF-ą jeszcze Łukasza było tak, że dzień wcześniej jeszcze ją odpalił, przywiózł mi ją i mi już w garażu nie chciała odpalić, no. Także tam już coś się wcześniej zadziało, a tutaj trochę inaczej, bo no maszyna chodziła, a taki problem się stał dopiero po remoncie. No, pech to pech, nie ruszamy tymi kablami wszystkimi i tak się dzieje, takie rzeczy. Nie wiem co z tym zrobię jeszcze. Może jakoś te gluty odlutuję trochę, żeby tam było więcej miejsca. I może to będzie śmigać. A jak nie, to tu mam jeszcze z SXF-a taki przełącznik znalazłem. Dwa kabelki i też spoko, bo i tak tu kierunków nie ma, to mu niepotrzebne jest. Tak żebyśmy sobie może takiego przełącznika wpięli. I by było fajnie. Tak jak się należy przynajmniej, albo nawet jakąś kostkę dać, żeby nie było na stałe. Ale to jeszcze zobaczę, może tego uratuję. Dobra, nic, ja działam dalej i zobaczymy się na jeździe próbnej. Tu trochę zmian w garażu zaszło. Motory musiałem powypychać, bo rozgrywki były. Opa, kontra, shot. Kurna, elegancko się pograło. Grill był. O, jeszcze Krzysia autograf. Krzysiu Enduro. Okna mi popisali. No, ale dobra, to już tak z innej beczki. Biorę się za składanie i jedziemy się przejechać. Tym razem już kamerkę wezmę i zobaczymy, czy to będzie śmigać, czy nie. No i dobra, wygląda na to, że maszyna chodzi. Generalka zrobiona. Wszystko, każde jedno łożysko, małe, duże, wymienione. Torba, tuleja od Wojtali. Wszystko fajnie, jakby nie czas oczekiwania 4 miesiące. Nawet pod 5. Także zimą można wysyłać, w sezonie raczej chyba już się drugi raz nie skuszę. Jeszcze żeby było tak powiedziane, fajnie, że na przykład miesiąc i... Czy tam powiedziałby zaraz 4 miesiące. A miało być chyba, nie wiem, 6 tygodni, już nie pamiętam dokładnie. Także no, długi, długi czas oczekiwania. Nie jest, ja się karnę tu jeszcze, gdzie po drodze, zobaczycie jak to idzie. Jeszcze sprawdzę, czy się wkręca na pewno. I tyle by było.